zamierza pan wygrać dzisiaj wszystko, rozbić bank? Zamierzam rozbić bank, tylko mam nadzieję, że potem uda mi się stąd wyjść. Bo wiemy, że tutaj mafijne różne kontakty, sytuacje są niebezpieczne, ale zamówię wtedy sobie swoich ludzi, żeby stąd wyjść z taką kasą. Nastawienia? Wygrasz? Dziękuję. No, wygrywam. Póki co wygrywam i niech tak dalej dotrwa. I będziesz grał w ruletkę? Oczywiście, oczywiście. Ile zamierzasz kasy zostawić? No, troszeczkę zostawię. A ile zamierzasz wygrać? No, jak najwięcej, jak największą kwotę. Tak, wszystko. Zostawię wszystko, kolega zostawi wszystko, a blondyka za barem jest dziś moja. Powodzenia! Dziękuję. Jestem w koneksji z Al Pacino, który miał kuzyna, który nazywał się Tommaso Pavarotti, a Tommaso Pavarotti miał syna, który był Luciano Pavarotti, a Luciano Pavarotti jest moim kuzynem. Życzymy powodzenia dziś. Dziękuję bardzo. Teraz ja mam pytanie do pana prowadzącego. Czy Płonsk TV istniał w latach 20? Którego wieku? No tego! No. Pani zamierza dzisiaj zostawić pieniędzy, a ile pani zamierza dzisiaj wygrać? Ile kasyno pozwoli? A wygrać? Wygrać! Zobaczymy, ile tutaj szef dolarów da. No, powodzenia życzymy. Generalnie zamierzam wygrać i rozbić bank. Powodzenia. Dzięki. Nie puścicie tego, wiem o tym. Jak się dzisiaj bawicie? Fajna zabawa dzisiaj jest, naprawdę rewelacyjna. Mówię, to praktycznie ostatni dzień przed adwentem, no po prostu rewelacja. No. I co, Sylwester też tutaj?
Jeśli, myślę, że tak, no, na pewno. Udanej zabawy życzymy. Dzięki serdecznie. Właśnie, kogo chcesz pozdrowić? Pozdrawiam zespół. Zespół tutaj jest najlepszy w tym momencie. Zespół jest the best. My przyjechaliśmy specjalnie z Działdowa, żeby posłuchać tego zespołu. A na Sylwestra też przyjdziecie? Na Sylwestra? No niestety nie możemy. No, udanej imprezy. Dziękujemy bardzo. Udanej imprezy. Dziękuję. Jak oceniacie dzisiejszą imprezę? Jak się ludzie bawią? No, dzisiejsza impreza jest chyba najlepsza dzisiaj w Płońsku i najlepsza, jaką graliśmy tu na tej sali. Jaką muzykę dzisiaj najbardziej preferujecie? Czy jest jaka różnorodność w stylach? Muzyka, którą proponujemy naszym gościom, jest muzyką bardzo zróżnicowaną. Jest to muzyka pop, light rock, a także oczywiście nasze rodzime, wspaniałe disco polo. Jaka kolejna impreza? Nasza kolejna impreza, którą zagramy tu na tej sali, jest to Sylwester. Oczywiście zapraszamy do sali Marco do zabawy przy zespole Prestige. Jak się bawicie? Wspaniale! Impreza jest niesamowita! Na Sylwestra też przychodzicie tutaj? Oczywiście, że tak! Jest primo! Primo! Naprawdę świetna impreza, świetny zespół, fajny lokal i przede wszystkim telewizja Polsk! I to się liczy w tym mieście! Najlepsza telewizja i najlepszy portal! Bardzo dobrze, najwyższy czas, żeby się pobawić, prawda? A gdzie będzie spędzał Sylwestra? Sylwestra spędzał u siebie w pracy. Niestety albo stety, organizujemy fajny bal, zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich znajomych, z której przyjechaliśmy, rodziców i wszystkich znajomych z Polska. Jak się bawisz? Świetnie. O Boże, no co, cudownie, nogi mi odpadają. Świetnie, po prostu cudownie. A Sylwestra gdzie będziecie spędzać? Ja daleko stąd niestety. Ja daleko stąd, na Mazurach. Jesteśmy z Wyszogrodu. Żona właśnie uciekła. Tak jest żona pewnie, tak? Nie, ładniejsza. Co jest was przyciągnęło, żeby z Wyszogrodu przyjechać? Jest fajna muza. Przyjechaliśmy na 9 bar. 18 osób z Wyszogrodu. Jak zamierzacie spędzać Sylwestra? Chyba tutaj. Pozdrowienia dla kogoś? Pozdrawiam wszystkich znajomych z firmy AM Travel Point. Wszystkich kierowców autokarów. Yeah! Tak wygląda moje miasto noc.